tym roku we wrześniu odbyło się kolejne, tym razem szóste spotkanie ginekologów plastycznych w Dubaju. To jest takie spotkanie, które jest jakby fundatorem tego spotkania i głównym inicjatorem jest American Aesthetic Association pod przywództwem doktora Aymana Latara, który jakby jest inicjatorem tego towarzystwa. Na spotkaniu tym byłem po raz trzeci. Z Polski był jeszcze mój przyjaciel dr Kuźlik. Miałem tam trzy wykłady. Jeden wykład był na temat HIFU. Tutaj pochwalę się i podkreślę, że jedyny artykuł na temat HIFU w ginekologii estetycznej, w ginekologii funkcjonalnej, który jest obecny w PubMedzie, to jest artykuł, który napisałem wspólnie z panią profesor Anetą Cymbaluk-Płoską i z Mateuszem Kozłowskim, i ten artykuł spotkał się z dużym oddźwiękiem w środowisku naukowym. Właśnie o tym między innymi mówiłem w Dubaju. Porównywałem HIFU z innymi technologiami EBD, z laserami, z radiofrekwencją i wniosek jest taki, że HIFU działa głęboko i jeżeli chodzi o działanie głębokie, czyli działanie na głębszych warstwach pochwy, czy działanie na poziomie cewki moczowej, to HIFU jest absolutnie bezkonkurencyjne. Kolejne wykłady były na temat waginoplastyki, to była waginoplastyka in office, taka moja technika wykonywana w znieczuleniu miejscowym, jak również labioplastyka, którą preferuję, czyli metoda hockey stick, ale wykonywana w specyficzny sposób. Nie wycinamy tutaj całej grubości wargi stremowej, ale skalpujemy wargę stremową ze skóry, zachowując nerwy, naczynia, przez to czucie i cała funkcja wargi stremowej zostają zachowane. Uczestnicy tych wykładów to nie tylko lekarze z Emiratów Arabskich, to lekarze z całego świata, lekarze ze Stanów, z Kanady, z Polski również, o dziwo z Ukrainy. I jest to kapitalna platforma do wymiany wiadomości, do wymiany informacji, do pokazywania nowości. Zapraszam lekarzy na kolejne spotkanie, które pewnie się odbędzie za rok. To będzie tym razem spotkanie siódme. I wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że również na tym spotkaniu będę miał swoje wykłady. Dziękuję bardzo.